Z notatnika kapitana Żbika, część jedenasta. Poniedziałek. Pułkownik Żelazny zapowiedział nam, że przyjeżdża dzisiaj komisja z Komendy Głównej i żebyśmy się nawet słowem nie śmieli odezwać, bo idiotyzm z nas wyjdzie i tyle. Komisja przyjechała. Potem pytali się nas o różne rzeczy, między innymi o nasze nazwiska i czy przypadkiem nie jesteśmy głusi. Spełniając rozkaz żelaznego milczeliśmy jak zaklęci, chociaż sam pułkownik rwał sobie włosy z głowy. Wtorek. Posterunkowy paproch zgubił gdzieś pałkę. Klucha dał mu kawałek rurki od gazu pomalowanej na biało. Traf chciał, że paproch próbował zabić muchę, która usiadła na jego biurku. Mucha nadal fruwa, natomiast biurko uległo niejakiej dewastacji. A prawdę mówiąc, przełamało się na pół. Środa. Pułkownik Żelazny powiedział nam, że zainstalował sobie w łazience bidet. Coś mi ta nazwa mówi. Tak mi chodzi po głowie. Mam! Przecież kiedyś. Razem z kluchą byliśmy służbowo w operze i akurat wtedy grali karmen niejakiego bideta ale po co żelaznemu kompozytor w kiblu nie wiem czwartek kapral klucha się zakochał powiedział że widzi ją kilka razy dziennie w naszej komendzie i wpatrują się w siebie nawet mi ją pokazał pułkownik żelazny kazał mi usunąć lustro i uważnie się przyglądać klusze piątek posterunkowy paproch zleciał dziś z drzewa to już początek jesieni Sobota pułkownik żelazny wywiesił tabliczkę z napisem zakaz palenia męcząc się wytrzymałem do piętnastej zapaliłem dopiero w tramwaju niedziela kapral Klucha powiedział że jak był u sąsiadów to widział telewizję satelitarną odbiera się to za pomocą talerza i dzięki wysokiej technologii paprow jest wysoki talerz też mamy służbowy do zupy jednak po zestawieniu paprocha z talerzem nie udało się uzyskać odbioru, mimo że paproch dwie godziny pelęgował na dachu komendy, ale nic straconego, przynajmniej nałapał deszczówki.